Chodź tu. Hania, daj kamerę tutaj. Jak tam jest, okej? Dobra, postaw tutaj. Tutaj. Proszę cię, postaw tu. Tak będzie okej. Dobra. Nie świecę się? Okej. Świecę, świecę. Co, idziemy dzisiaj wieczorem? No, okej. Tylko mówiłeś tego wieczorem. Weź, przestań. Dobra. O, wiesz co, może w sobotę. W sobotę wieczorem? Tak? Dobra. Trzymam cię za słowo. Raz, raz, raz. Podepnij. Dobra? Jest okej? Stań dalej. Chodź, Zuśka, malujemy. Nosek malujemy, nosek. Malujemy nosek. Dawaj, nocha. Dawaj, nocha. Ja już mam dosyć, Adam. Możesz go przebrać? Chcesz pić? Chcesz pić? Adam! Adam! Już. Chodź, Ksewciu. Chodź, słoneczko. Nakrywaj do stołu. Daj go. Miałeś go przebrać. Chodź. Zuzia, jeszcze to. Talerze. Dobrze. Zaraz to zrobię. Halo? Stary talerz. Już jesteś? Jak to w garażu? Dobrze, kochanie. Nowe buty? Które już? Gdzie ty idziesz? Na siłownię. A obiad? Zjem potem. Zakupy zrób. Nie mogę. Ksewciu. Robię wytrzymałościówkę. Teraz jadę z trenerem. Nie biorę samochodu. Tam są papiery do podpisania. Nie. A. Zuzia, przestań szaleć. Idź już do stołu. Zuzia! Chodź się pożegnać z tatą. Panu Juszku. Cześć, Zwinka. Pasło. Dobra, Adam, idź już.
Edyta. Spakuj Zuzi segregator do plecaka. Nauczycielka prosiła. Okej. Okay. Tylko nie zapomnij, proszę. Cześć, kochanie. Hej. Co jest? Nic. Znowu afera. Może ona tylko udaje, że nic nie wie. Jest po prostu głupia. Hej. Chodź tu. Gdzie? Do mnie. Halo? No, bardzo jesteś zajęty? Tak, zadzwonię, jak skończę. Oj, to możesz nie zdążyć, synku. No. Wiesz, że u nas w Parawit pojawił się taki nowy przewodnik duchowy? Ojciec Klarys?
Powinieneś go poznać. Mamo, to się nie uda. No ale dlaczego? Jak byłeś mały, to lubiłeś słuchać kazań i zawsze pierwszy byłeś do spowiedzi. No, to na studiach tak zacząłeś głupieć. Synek... Wiesz, ja już rozmawiałam z ojcem Clarysem i on powiedział, że bardzo chętnie przyjmie cię na rozmowę. Ale... No? Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Mówi ci, że to się nie uda. Ale nie interesuje mnie to ani ksiądz Clarys, ani dobrze, w ogóle... Dobrze, no dobrze, ale daj sobie szansę. Bo ja mam wrażenie, Adej, że coś się z tobą dzieje. I to coś bardzo niepokojącego. Kiedyś miałeś więcej energii. I ja bardzo martwię się tym, że ty przestałeś chodzić do kościoła. Mamo, przestań, bo to po prostu nie interesuje. Ani księża, ani ich teorie. Zresztą w ogóle nie wiem, czy istnieje Bóg. Jak na razie nic mi nie dał, wszystko, co mam, zawdzięczam sobie. Ale Adam, jak ty byś zobaczył, jaka światłość bije z jego oblicza i z jaką mądrością on mówi... Mamo, kurwa, Maciu, ty mnie w ogóle słuchasz! Jak ty się do mnie odzywasz? Przepraszam się, mam połączenie. O, z pracy ktoś dzwoni, muszę odebrać. Na razie. Halo? Będzie do ciebie dzwonił prezes. Masz jutro debiut w głównym wydaniu. Co ty mówisz? No, starego to chyba posunął. Jakiś syf na pudlu przyjebali. Doigrał się skubaniec. Ale co? Co dziewczyny czy koks? Chyba jedno i drugie. No dobra. Tak czy tak, odbieraj telefon, bo prezes nie lubi dwa razy dzwonić. Dzięki, Jorek. No, dara. Dzięki. No, wiesz. Halo, halo? Halo, tato. Cześć, kochanie. A gdzie mamusia? Nie wiem, chyba gdzieś poszła. Jak to poszła? Z Ksawciem? Nie, Ksawcie jest w woreczku. A ty co robisz? Gram. Słoneczko, to proszę cię, zostaw teraz grę i idź do braciszka, dobrze? A mama coś mówiła, jak wychodziła? Tak, że cię zabiję i zaraz wróć. A to... Tak? Chyba wraca. Ojku, słoneczko, to powiedz mamusi, że... Ja zaraz oddzwonię, tylko muszę pogadać z szefem. Dobrze? Kiedy wrócisz? Pa. Oto pa. Halo? Dobry wieczór, panie prezesie. Co ty tak dyszysz? Słuchaj, dzwonił do ciebie wydawca? Tak. Tak, tak. No, to czyli już wiesz, no, jutro twoja szansa. Cieszysz się? Oj, oczywiście. Obiecuję nie zmarnować tej szansy. No, dobra. Przestań pierdolić. Słuchaj, jutro głosują w Sejmie poprawkę do ustawy o związkach partnerskich. No, wiesz, o co chodzi? Tak, tak. No, pojutrze walentynki to zaoramy. Walentynkami chcesz przebić Sejm? No kurwa, no ja widziałem, że ty masz gówno zamiast wózku. No. Przepraszam. No ty mnie nie przepraszaj.
Walentynki dasz na koniec po newsach o akcji zbierania pieniędzy przez naszą fundację o tej beznogiej Julicie. No a reszta nadmucha jakimś konfliktem zbrojnym. Znajdźcie coś o Alkadzie albo coś na to. Wyślij mi konspekt wieczorem, dobra? Będzie dobrze, panie prezesie. Aha! I ani słowa o twoim przyjacielu, tak? To nie był mój przyjaciel. O! Wiedziałem, że będą z ciebie ludzie. No. Wyśpij się, bo twoje jutro będzie tylko jutro, no. Pa. Dobrze, dobranoc. Adaśku! Tak? Skol tę obleśną brodę. Wyglądasz jak koński ryj, no. Dobrze. Poza tym, wiesz, to na wizji to nie przejdzie, no. I jeszcze najważniejsze, pamiętaj. Tak. Otacza cię banda idiotów, którym pod żadnym pozorem nie możesz ufać. Jesteś lubiany, a to słabość. Ludzie wiedzą, że wybaczysz im pewne niedoróbki. Ja nie chcę słyszeć, że jesteś fajnym szefem, dobra? No, fajny to znaczy tyle, co chuj, no. No, dobranoc. Dobranoc, dziękuję. Hej, Rosie. Słuchaj, mam trudną sytuację. Możesz mi... A tam ktoś u ciebie jest? Ty powiedziałaś mi, że będziesz cały wieczór sama. Nie no, kotuś, to telewizor. Telewizor, tak? A co, kanał masz ustawiony na tego oblecha z siłowni? Co? Dobra, nieważne. Halo? Gdzie jesteś? No słuchaj, jeszcze tak z 12 kilometrów. Dopiero zacząłem. Mamo. Nic, córeczko, wszystko w porządku. Wiem, że mnie zdradzasz. Co? Edyta, to jest jakiś absurd. Znowu się naczytałaś jakiś bzdur w internecie. Kochanie, nie możesz wierzyć we wszystko, co tam jest napisane. Słyszysz? To są bzdury. Przestań! Uspokój się, Edyta. Już przez to przechodziliśmy. Tak, ale tym razem nie zrobisz ze mnie idiotki. Nie przerywaj mi! Słyszałam twoją rozmowę z tą lafiryndą, jak jechałeś na trening. A swoją drogą wielki, kurwa, dziennikarz z dziwką z siłowni. Elita, kurwa, jego mać. Edyta. Przecież przy tobie są dzieci, to nie jesteś ty. Zachowuj się, proszę. Niech się dowiedzą, jak ich ojciec się kurwi. Kochanie, posłuchaj mnie. Ja ci to wszystko wytłumaczę, tylko nie w tej chwili, dobrze? Daj mi 2 dni. Ja dostałem wreszcie główne wydanie, rozumiesz? Ja będę jutro prowadził główne wydanie. Ja ci to wszystko wynagrodzę, tylko nie w tej sekundzie. Kochanie, pojedziemy sobie na wakacje, dobrze? W jakiś ciepły kraj. Ja ci to wszystko wytłumaczę, tylko błagam cię, daj mi teraz 2 dni. Dobrze? Dobrze. Dziękuję. W takich chwilach wiem, że dobrze wybrałem. Dziękuję ci, Edyta. Ale ty jesteś jednak idiotą. Adam. Czy ty wiesz, co ja czuję?
kiedykolwiek? Pomyślałeś o kimś innym niż o samym sobie? Nie, masz rację, nie. Ale... Chcę, żebyś cierpiał tak samo jak ja. Do końca życia. Rita. Zabiję najpierw to. Co ty... Przestań, co ty mówisz? Przestań i raz daj mi skończyć zdanie, dupku! Kurwa! Nie wiem, co chciałam powiedzieć. Nienawidzę cię. Możesz nie wracać do domu. Słuchaj. Edyta, posłuchaj mnie. Ja wiem, że robię z ciebie teraz kretyna, ale... Ja na to czekałem całe życie. Ja mogę nie dostać drugi raz takiej szansy, Edyta. Proszę cię, nie nakręcaj się teraz. Adam, czy ty siebie słyszysz? Czy ty siebie słyszysz? Czy ty słyszysz, że mówisz znowu tylko o sobie? Przepraszam. Widzisz, kochanie, byłeś tak blisko. I co? Piękna trenerka w samochodzie na kredyt, który pewnie jej płacisz, zabrała ci nas. Ironia losu. Edyta, nie przeginaj. To... My to możemy jeszcze jakoś poukładać. No, słuchaj, możemy być szczęśliwi jeszcze. Słucham? Adam, ty jesteś skończonym kretynem. Rozumiesz? A ty niby kim jesteś, co? Za kogo ty się uważasz, Edyta, co? 8 lat siedzisz tylko w domu. Nic nie widziałaś, nic nie słyszałaś, więc przestań jęczeć! Ty i ta twoja cała inteligencka rodzina, przestań się wywyższać, Edyta, no! Byś wyszła z domu i pokazała, że cokolwiek potrafisz. Po co ci były te studia, co? Jak tylko siedzisz w domu. Bez tych twoich wszystkich opowieści o przeszłości, bez tych twoich zakichanych braci z Ameryki by cię nie było. A i tak ich nie obchodzisz nic. Inteligencja, gówno, Edyta. Skończyłeś? Tak. To teraz posłuchaj. Nie stawiaj mi warunków. Jeśli chcesz jeszcze zobaczyć dzieci, to przybiegniesz tu dostatecznie szybko i udowodnisz, że mnie kochasz. Edyta! A tamta dziwka nic się nie obchodzi. A i czekam na telefon od niej. Z przeprosinami. Wiem, że ten dystans biegniesz normalnie 70 minut, ale twoja forma chyba wzrasta, prawda? I nie dzwoń na policję, jeśli chcesz jutro w normalnym stanie dojść do pracy. I nie chodzi mi tu o twoją formę fizyczną. Ale co ty... No co ty, Edyta, zwariowałaś, no? A jak nie zdążę, to co zrobisz? Ja już nic. Ale wiesz co, kochanie? Przepraszam, że się tak gniewałam na montaż kuchni gazowej. Okazuje się całkiem romantyczna i pożyteczna. Do zobaczenia, kochanie. Czekaj, Edyta. Halo? Halo? Mogłabyś pojechać do nas i uspokoić Edytę? A ty już chyba zupełnie zwariowałeś. Adaś, ty nie jesteś już małym chłopcem. Ale posłuchaj, ja się boję, że ona skrzywdzi nasze dzieci. Ale uspokój się. Mamo, ona powiedziała, że je zagazuje. Ale Adam, ty się stuknij w głowę, co się z tobą dzieje? Ty się zastanów, jaka matka skrzywdzi swoje dzieci. Ty lepiej kup kwiaty po drodze i zastanów się do cholery, co jej powiedzieć, żebym nie musiała cię znowu niańczyć. A tak naprawdę o co jej chodzi? O co tobie chodzi? Co się w ogóle dzieje? Przepraszam cię, mam znowu połączenie z pracy. Zaraz zadzwonię, hej. Halo? Co tam jest? Co za dzień? Co mówisz? Nic, gadaj. Tematy trzeba rozdać. Coś już tam wiem od szefa. Fundację, rozumiem, opitoli Baśka. Tak, tylko powiedz jej, że tym razem musi ruszyć tyłek za miasto i pogadać z ułomną. Nie, to chyba nie najlepszy pomysł. Jutro jest śledzik w południe u opozycji. Jak jej nie będzie, to coś zniuchają, że kręcimy.
To wyślij Renie. Nie mogę. Obiecałem jej tydzień bez picia. Co z dżihadem? Więc tak, przygotuję cię na jutro tak zwane wydanie specjalne z pierwszej linii frontu. Ktoś z naszych tam teraz jest? No tak pytasz, jakbyś nie wiedział. Zdi. Jutro wraca z Istambułu, ale nie ma opcji. Stara mu na porodówce kwiczy. To dobrze, znaczy, że ma opiekę. To słuchaj, dzwoń do niego i poproś, żeby jeszcze dwa dni został. Niech zasuwa gdzieś pod Kurdystan i zrobi lajfa przy rozbitym złomie. Pojebało cię. Równie dobrze mógłby sobie od razu w łeb strzelić. Nie ma takiej opcji, to samobójstwo. Słuchaj. Nie. Posłuchaj, poczekaj. Zróbmy coś o samobójstwach w Szwecji. Ale prezes powiedział, że mają być dżihady. Tak? To mają być dżihady. I masz jakieś wątpliwości, dzwoń do niego. Uspokój się. To tylko kolejny dzień w robocie. Dystans, morda. I tak wchodzisz. Nikogo nie ma na twoje miejsce, więc wyluzuj. Z czego ty się śmiejesz? Możesz choć raz zrobić to, co cię proszę? Posłuchaj, w Turcji powinien być teraz Gadowski. Kojarzysz taką postać? Tak. No, pracował kiedyś dla nas. I widziałem, że wrzucał jakieś fotki na swojego bloga z Kurdystanu, więc zadzwoń do niego. Może ma coś do sprzedania. Albo nie, dobra. Sam to zrobię. Odradzam. Prezes na jego nazwisko reaguje alergią. Poza tym on będzie chciał, żebyśmy coś wprost powiedzieli, a na to się szef nie zgodzi. Kupimy od niego wideo, kasa się znajdzie. Poczekaj, pogadam jeszcze w redakcji, zdzwonimy się później, okej? Okay? Dobra, nara. Halo? Halo, dobry wieczór. Chciałbym zamówić samochód. Adres proszę podać. A jaki jest czas oczekiwania? Najpierw adres trzeba podać, inaczej to ja nic nie powiem. Pani, ciężko powiedzieć. Pan rozumie złożoność tej sytuacji? Tak, przepraszam, po prostu nie mogę się skupić. Dzwonię z okolic Białołęki. Mniej więcej Żerań, stare FSO. Proszę poczekać. To 20 minut gdzieś będzie. Oj, za 20 minut to ja będę... Zaraz pani powiem. Na Głębockiej przy centrum handlowym. To proszę tak przekazać kierowcy. Dobrze, zlecenie przyjęte. Dziękuję, dobranoc. Dobranoc. Halo? Jezu, nie mogę do ciebie dzwonić. Peśku, przecież to był telewizor, no nie gniewaj się. Jesteś tam? Tak, jestem. Słuchaj, mam dla ciebie niespodziankę jutro, wiesz? Pani, jutro to się może nie udać. Jak to? Ale dlaczego? Bo dostałem wreszcie główne wydanie i będę do wieczora siedział w pracy. Nie, no co ty? No co ty? Wow. Jezu, no to... Boże, no to jutro oblewamy twój sukces, no. No to Kotuś, no to kup po drodze... Kup po drodze ten... pamiętasz ten taki różowy szampan, taki co mi smakował bardzo? To kup go po drodze. Rozi, przecież ja mam żonę i dzieci. O czym ty mówisz? No i co z tego? Czyli ja już nie jestem ważna? Nie, to nie tak. Po prostu jutro się nie wyrobię. Nie, no dobra, wiesz co, dobra, to nie gadajmy o tym teraz. Jeszcze zobaczymy, okej? Okay? To nie przeszkadzam ci, koteńku. Nie, nie, pa, pa. Zaczekaj, pa. Zaczekaj, Rosie, hej!
Słuchaj, nie mogę teraz gadać, mam problem z kobietą. Ty, dlaczego tak dyszysz? Zaraz. A co z tym Gadowskim? Wiesz co, za chwilę, nara. Rozi, muszę cię o coś poprosić. Przeprosiny przyjęte. Zapomnijmy o wszystkim, dobrze? Tylko zadzwoń za chwilę, bo jestem w toalecie. Zaczekaj, to jest ważne. Rozalia. Ale co może być tak ważnego, że nie możesz poczekać? No robi siusiu. Rozi, to jest dla mnie bardzo ważne i nie mam czasu, żeby ci to teraz tłumaczyć, słyszysz? O Jezu, no dobra, już, no mów. Zaraz ci wyślę numer do mojej żony. I... Ale po co mi numer do twojej żony? Rozi, możesz mnie posłuchać do końca? No dobrze, no dobrze, tylko przecież wiesz, że nie lubię, jak jesteś taki poważny. Wierz mi, staram się, Rozalia, ale... Nie, kot, nie, ale nie mów tak do mnie. Bo czuję się, jakbym rozmawiała ze swoim ojcem, a to jest po prostu obleśne. Dobrze wiesz o tym. Zrobiłeś to specjalnie, tak? Wiesz co... Wy wszyscy jesteście po prostu zdrowo pokręceni i nie mów mi, że o tym nie wiedziałeś. O czym ty do mnie teraz rozmawiasz? Proszę cię, mówiłam ci o tym na samym początku i nie mów mi, że nic nie pamiętasz, no. Rozumiem, o czym ty mówisz? Adam, proszę cię. Nie mam pojęcia. Dobrze, dobrze, nieważne. Co chciałeś? Edyta wie. Chcę, żebyś do niej zadzwoniła i ją przeprosiła. Powiedziała, że jak tego nie zrobisz, to je zagazuję. To taki żarcik jest, czy... Ale poczekaj, kogo zagazuję? Nasze dzieci. Koduś, ale my nie mamy dzieci. Rozi, proszę cię, nie żartuj z tego. No dobrze, dobrze, dobrze. Powiedz mi, co ja miałabym jej powiedzieć? Nie wiem. Nie wiem, ona chce, żebyś zadzwoniła i przeprosiła. Ale za co? Sorry, ale to nie jest moja wina, że nie potrafi utrzymać swojego faceta. Więc proszę cię, za co ja mam ją przepraszać? Po prostu zadzwoń do niej i to zrób. Nie no, błagam cię, no. To jakiś żart. Rozi, moje dzieci są w niebezpieczeństwie. Sam w to nie wierzysz, no to brzmi jak jakaś totalna głupota. Adam, z tego co mi mówiłeś, twoja żona to mądra i normalna babka. Więc nie wmawiaj mi teraz, że zagazuje ci dzieciaki. Proszę cię. Nie, wiesz, tylko facet może w coś takiego uwierzyć, naprawdę. Dobra, zadzwonię, bo mi zaraz zejdziesz po prostu tutaj. Kotuś, ale potem, jak już będzie po wszystkim, dobiegniesz i wszystko się poukłada, to porozmawiamy o tym, co z nami dalej, tak? Proszę się, najpierw zadzwoń do niej. Naprawdę się o nie boję. Halo, Witek. Cześć, tu Adam. Możesz gadać? Słucham. Mów. Dawno się nie słyszeliśmy. Nie wiem, jak zacząć. Po prostu nie udawaj. Tylko mów. Potrzebujesz zdjęcia z Kurdystanu. Zgadza się. Skąd wiesz? Nie jesteś pierwszy. Po co? Wiem, że
Turcy masakrują Kurdów pod przykrywką walki z ISIS i potrzebuje zrobić o tym materiał. A nikt z naszych nie odważy się tam pojechać. I ja mam uwierzyć, że stary ci to puści w głównym wydaniu. Starego prezes posunął. Czyli rozmawiam z nowym szefem. No, gratuluję. Rozumiem. Chcesz wystartować z czymś mocnym i zadzwoniłeś do starego wilka. Dokładnie, Wituś. Czy może chcesz się wykazać przed prezesem, że przykryjesz głosowanie poprawki w Sejmie? Zgadza się. Dobra, mam taki materiał, tylko wtedy dowalisz Erdoganowi, a to może być bardzo niebezpieczne dla prezesa i jego spółek. Co tu mam zrobić? Nie wiem. Słuchaj, a nie możesz mi wysłać jakiegoś tam materiału, a my sobie to potniemy i coś przykleimy swojego? Halo, Witek, nie rozłączaj się, sorry, tak mi się powiedziało. Jesteś tam? A stary, za co poleciał? Dziewczynki i koks. Prezes dostał cynk, jutro ma być to we wszystkich mediach. On się włóczył po klubach z tym transem. Co z jakim transem? O czym ty mówisz? Adaś. Nic nie wiesz. Gdzie ty żyjesz, co? Dziennikarzem to ty nigdy nie zostaniesz. Dobra, wiesz co, Witek? To nie jest ważne. Powiedz mi tylko, czy sprzedasz mi to, czy nie. Nie mogę. No chyba, że zrobisz materiał o moich Kurdach i ich walce o niepodległość. Miałeś wtedy newsa numer jeden, ale Adaś... Jak ty chcesz mi to zagwarantować, co? Co, mam pewien pomysł, tylko... no potrzebuję trochę czasu. Powiedz, ile to będzie kosztowało? Nie. Pieniądze mnie nie interesują. Interesuje mnie tylko prawda. Wymyśl coś, jak mnie przekonać, a ja ci dam materiał. Dobra. Daj mi z kwadrat. A ty wiesz, o co chodzi z tym transem? Nie wiesz co, mam dość swoich problemów. Słuchaj, dzwoniamy się za 15 minut, dobra? Na razie. Hej. To, co? Jajce, łup się. Spierdalaj, kurwa. Dobra, ale seryjo, mi matą. Kurwa, uspokój się, tak? Kręcicie to? Ty to nie stać na telewizji? Pa. Pan Pilecki. O! Wielka sprawa. Patrz, to jest tenis. Kurwa, faktycznie, to ta smata. Nie ruszam się, kurwa. Ej, spadaj mu, zaraz nam to przykleją, no. Kurwa, weź się spokój, przetrzymaj, kurwa. Czekaj, S.A., da się wymienię. Ej, no dobra, zostaw, bo jeszcze odcipek grzyba dostaniesz. Odsucę go! Pan Pilecki! Kurwa, i dres co ujebałem. Co ty, kurwa? Pojebało cię, kurwa? Pojebało cię, kurwa, kebabie jebane, jak będzie? Sorry. Co, kurwa, się wyścigu, sorry? Stawaj, kurwo. I wypierdalaj. Ruchy, frajerze, bo cię uderzę. Zanim pan Pilecki zmieni zdanie, tak? Gubisz się. No dobra, chodź.
Halo. Ty nie masz czasu dla matki. No, miałem całą przygodę. Dziecko, co się dzieje? Ja czuję, że coś takiego strasznego wisi w powietrzu. Nic. Po prostu się nałożyło trochę problemów na siebie i muszę to jakoś poukładać. Dobrze, ale... Ale powiedz mi, bo... Co ty jej zrobiłeś, że ona chce zagazować dzieci? Co to jest w ogóle za historia? Ja naprawdę zaczynam się bać. Po prostu się pokłóciliśmy i... Zresztą wiesz, jaka ona jest. Od tego siedzenia w domu odchodzi od zmysłów. Coś tu kręcisz. Coś mi się to nie podoba, Adam. Ty jesteś taki jak ojciec. Trzeba było naciągnąć go za język, nie wiem jak, a i tak nic to nie dawało. Ty się skup, bo ja inaczej nie będę mogła ci pomóc. A przede wszystkim wróć do Boga, proszę cię. I nie wzdychaj mi tu, dobrze? Zdradzasz Edytę, tak? Mamusiu. Nie wyjeżdżaj mi tu z mamuśką. Tylko wytłumacz mi do jasnej cholery, jak to jest. Masz wszystko. Masz świetną pracę w telewizji, jesteś zdrowy, przystojny. Masz żonę, śliczne dzieci. I co? Czego ty jeszcze chcesz? Nie doceniasz tego? Adam, do jasnej cholery, ludzie nie mają co jeść, rozumiesz? Nie możesz sobie tego wszystkiego jakoś poukładać, zorganizować, żeby nad tym panować? To takie trudne jest? 5 języków znasz. Grasz na pianinie, jeździsz konno, a nie potrafisz sobie życia ułożyć. Jak to jest? Do jasnej cholery, co się z tobą dzieje? No może to jest właśnie problem. Ale że co? To, że mnie całe życie wywoziłaś na te wszystkie zajęcia. Że się cały czas musiałem uczyć czegoś nowego. Że zawsze musiałem być najlepszy. Że musiałem być najmądrzejszy. Już nie potrafię odnaleźć, mamo. Ja nie wiem, co ja mam robić. Ale dziecko, Bóg mi świadkiem, że ja wszystko to robiłam dla ciebie, dla twojego dobra. Mamo, ja to robiłem dla ciebie, żebyś ty była szczęśliwa. Co ja z tego mam, co? Nienawidzisz mojej żony. A Ksawcia, nie zdążyłaś jeszcze wziąć na ręce, on ma już ponad rok, mamo, no. Co ty się go brzydzisz? No tak, dobrze, zrób ze mnie winną, dobrze, bo to tak. Jest twoja wina. Ja nie potrafię siedzieć w domu. Nudzi mnie, to rozumiesz? Po co mi była ta cała żona? Boże, kochanie dziecko, co ty opowiadasz? Mówię, że zmusiłaś mnie do małżeństwa, to mówię. Bo to jest najważniejsza rzecz w życiu, rozumiesz? Co, ta bezustanna nuda? Nie, Adam. Rodzina. A może ty jesteś taka wspaniała? Może. Bo pokaż mi taką drugą, co bez pomocy męża zrobiła taki biznes i sama wychowała dziecko i to jeszcze jak? Wykształciła, no? Nie, mamo. Jesteś hipokrytką. Pieniądze zawdzięczasz partyjnym układom. Jesteś chamski i niewdzięczny. Mamo, gdybyś dla nich nie pracowała, nie wiedziałabyś, co inwestować. I nie wierzę w to, że ojciec był kanalią. Nie wiesz, jak było. Tak? To mnie oświeć, proszę. Nie. To nie jest ani czas, ani miejsce na to. Kurwa, jestem taki sam jak ty. Wierzę we własne kłamstwa.
Nie wiem, co się dzieje, dziecko. Mam tylko nadzieję, że na starość nie będę udawał świętego i zasuwał na kolanach po kościołach. Adam! Wawrzydzę się tobą, rozumiesz? Tak jak ty moimi dziećmi! Adam, nie bluźnij! Po co? Bo życie nie jest czarno-białe, rozumiesz? I powinieneś to wiedzieć, jako dziennikarz. Mamo, przez te wszystkie lata ani razu nie zostałaś z dziećmi. One nie wiedzą, jak się do ciebie zwracać. Ale wychowałam egoistę. I co, zadowolona jesteś z siebie? Przestań, dobrze? Przestań. Głupoty wygadujesz. Mówiłeś, że potrzebujesz pomocy. Nie. To nie ja potrzebuję pomocy. Adam, co się z tobą dzieje? Ja się boję. No pieniądze. Zauważyłem, każdy skok na giełdzie się rozkleja. Przestań płakać, mało. To na mnie nie działa. A ja czuję, że ja umieram, synku. Nie pierwszy raz. Całe życie tego łżesz. Łżesz i to ja przez ciebie nie wiem, kim jestem. Halo. Halo, mamo. Halo. Mamusiu. Ja poszłam po pastylkę, poczekaj. Adaś, bo to było tak. Ojciec wykładał na uczelni, jak ja go poznałam i byłam jego studentką. Wiem, mamusiu, wiem. Ale poczekaj, bo to nie tak. I ojciec był okropnie zazdrosny i ciągle mnie podejrzewał i w ogóle mi nie ufał i ciągle oskarżał mnie, że go zdradzam. I ja do wszystkiego mu się przyznałam i jak zaszłam w ciążę z tobą, ale on już mi nie wierzył i było za późno. On powiedział, że już nie potrafi mi zaufać. Zaczekaj. Zaczekaj, mamo. Do czego ty mu się przyznałaś? Co jest? Ty, no i co z tobą? Co załatwiłeś? Nic. Przestań. Pogadamy o tym jutro rano. Nie zdążymy. Rano to ludzie wyjeżdżają na zdjęcia i muszą wiedzieć, co mają robić. Kurwa, wiedziałem, że tak będzie. Co wiedziałeś? Przestań, masz dupę ściśniętą, jakby ta robota nie miała żadnej alternatywy.
Wiesz co? Nie muszę tego słuchać. Tak? To nie słuchaj. Dupo w łazie jeden. Na razie. Adam! Co? Weź od Gadowskiego cokolwiek. Ludzie i tak nie rozróżniają sunitów od szyitów. Komentarze dołożymy swoje. Dobra, a wywiady? Co z wywiadami, idioto? Wiesz, ile jest dialektów arabskich? Dobra. Na razie. No, nara. Odbierz to w końcu. Halo? Hej. Hej. Jestem u ciebie pod blokiem. Co ty tam robisz? Słuchaj, tam nikogo nie ma. Przecież mogę cię zobaczyć. Ale tam nikogo nie ma, kotuś. Skąd wiesz? No bo dzwoniłam domofonem. Zwariowałaś? Uciekaj stamtąd. Tam cię pali światło, ale tam nikogo nie ma, no mówię ci. Dzwoniłaś do niej? No, dzwoniłam, ale nie odbiera. Ej! Sportsman! Co? Co, co? Adasie masz fajne. Wiem, lubię. Oni mnie się też bardzo podobają. No to se kup. Chcesz wryj, czy sam oddasz? Spierdalaj! Co, co, kurwa, taki kozak jesteś? Nie mam czasu. Pies cię sral! Halo? Gdzie jesteś? Jeszcze chwilę jestem. To nie ma sensu, Adam. Nie śpiesz się. Ja już nic do ciebie nie czuję. Ej, ty teraz zaczekaj. Przecież my nie jesteśmy sami. Pomyśl o dzieciach, no. Co jeden mój głupi wybryk ma wszystko zniszczyć? To nie chodzi o dzisiaj, Adam. Ja to wiem od dawna. Ale co wiesz? Nie pogrywaj sobie ze mną. To żałosne. A to, co robisz teraz, nie jest żałosne? Adam, ja jestem pewna, że jak leżałam z małym na porodówce, to ty się pieprzyłeś tą kurwą w naszym łóżku. Przecież ja byłem z Zuzią. To trzeba było wyprać pościel. Nie, Dyda, nic mi nie wmówisz. Adam, to czuć. Ty wracasz z pracy, z siłowni, to czuć. Palisz, więc nie zwracasz na to uwagi, ale to czuć. Cuchniesz obcą babą. Się szykać chcę, jak mnie całujesz przy dzieciach, ale nie robię tego, bo nie chcę, żeby widziały, jak bardzo cię nienawidzę. A może się niepotrzebnie hamujesz? Moi rodzice są ze sobą od 30 lat. I nigdy nie widziałam, żeby było coś nie tak. Gdy ta daruj, słyszę to, odkąd jesteśmy razem. Jak ja mam ci to wytłumaczyć? Ale co ty chcesz mi tłumaczyć? Że to nie ma sensu. Do ciebie nic nie dociera. Edyta, oczywiście, że do mnie dociera. Wszystko do mnie dociera. Jesteś wariatką i chcesz skrzywdzić nasze dzieci. I ty w to wierzysz, tak? Widziałem wielu ludzi dokładnie takich jak ty. I co? To ci wystarczy? Tak.
Wiedziałam, że nic nie zrozumiesz. A co? Co ja mam zrozumieć? Edyta! Przez 9 miesięcy odwracałaś się do mnie plecami, a teraz między nami śpi Ksawciu, rozumiesz? Hej, jestem facetem, zrozum mnie, no! A ja jestem matką! Wiem, przecież mamy dwoje dzieci. Wiesz, co podpisałeś? Co podpisałem? Edyta, co ja podpisałem? Nieważne. Zaczekaj. Edyta, proszę cię, powiedz mi. Taki właśnie jesteś. Będziesz mi udowadniał, jaka jestem głupia i nic nie zrobisz. Nic nie chcesz zrozumieć. Zaczekaj, dzwoniła do ciebie Rosie? Jesteś obleśny. Czekałam na to. Dzięki. Edyta. Halo, Witek, możesz gadać? Tak. No, słuchaj, zrobimy tak. Kupimy od ciebie zmontowany materiał, a żebyś miał gwarancję, że nic z nim nie zrobimy, to my go ściągniemy z FTP-a na 15 minut przed wydaniem. Może być? Słabe rozwiązanie. Pomyślę. Ale mam dla ciebie ciekawostkę. Daruj, Witek. Posłuchaj, Durni, lepiej, dobrze? Stary to jest twój przyjaciel, prawda? No, raczej było. Możesz mu pomóc i stać się pożyteczny. Człowieku! Nie przerywaj, tylko słuchaj. Materiał, który zniszczył starego, został stworzony przez FSB w postaci ruskiego transa o pseudonimie Rosalia Fiodorowicz. Zaraz wyślę ci zdjęcie. Daj mu cynk. On powinien wiedzieć, co zrobić z tą wiedzą. A po co ty mi to mówisz? Sam do niego zadzwoń. Jeśli to zrobisz, będę mógł ci zaufać. Dobra, skąd wiesz, że ta Rosalia to trans? Stara historia. Młody chłopak uprowadzony z jednej z ruskich wiosek. Wyhodowany i stworzony niemal od podstaw w hodowli rodem z KGB. To, że jest heteroseksualnym mężczyzną, daje im gwarancję, że się nie zakocha, pacanie. No, to daj znać staremu, zanim rozpieprzą mu rodzinę. Po co ty to robisz, Witek? Nie wiem. Dobra. Ile minut tego materiału? Mam 3 minuty o ogólnej sytuacji na froncie i fajną historyjkę o batalionie kobiet walczących z ISIS. No idealnie. Bierzemy oba. Zgadujemy się rano. Na razie. Halo? No? O. Cześć, Rosie. Właśnie o tobie myślałem. Stało się coś? Nie. Nic. Rozmawiałam z nią. Tak? I co? No, powiedziała mi, że są w życiu... że są w życiu sytuacje, które są nieodwracalne i uwaga, że to wstrętne, że z taką łatwością zniszczyłam wam życie. I takie tam. Nie, no błagam cię, nie słuchałam do końca, bo to był jakiś bełkot w ogóle. Dla mnie? Sorry, ale dla mnie to jest chora osoba. Dobra, słyszałeś coś dziwnego? Jakieś głosy? Co?
Nie, no proszę cię, no... Kotuś, miałam przeprosić i przeprosiłam. Daj mi już spokój, dobrze? Bo to jest męczące. Adam? No, ty chyba się nie wkręcasz w to jakoś bardzo, co? Ciesz się, kochani, no mamy problem z głowy. Wreszcie jesteś cały mój. Rozja, czy ty... Co? Co znowu? Tak sobie, wiesz, głośno myślę, bo my się prawie nie znamy, nie? Prawda. Ja o tobie wiem bardzo dużo. Właśnie. Co? Nic, nic. Słuchaj, a gdzie ty się urodziłaś? Kotuś, przecież ci opowiadałam. Ty nic nie pamiętasz? Oj, Kotuś, bo się pogniewamy. Nie, ty mi się... Nie wiem, co się z tobą dzieje. Ty mi się rozpadasz kompletnie. Od dziś zero koksu i wracamy do regularnego treningu, naprawdę. Wiesz co, Rosie, skoro i tak to wszystko się rozpada, to może... Może zaplanujemy sobie jakiś weekend razem, co? Może wyjedziemy, może do Moskwy, co? Może być? Ty chyba na głowę upadłeś i co my tam będziemy robić? No nie wiem, fajne kluby podobno mają. Tak, z tanimi dziwkami. Kotuś, ty świrujesz? Ja nie wiem, czy twoja żona nie ma racji. Zajmij się sprawą tej idiotki najpierw. Czy ty się już w ogóle z tego nie cieszysz? Zadzwonię, jak wszystko wyprostuję. Na razie. Halo? Nocny kowboj, przewoźnicy. Samochodzik na pana czeka. A gdzie my się umówiliśmy? W Zatoczce, przy centrum handlowym. To będzie grafitowy Chrysler. Dobrze, ja już sam biegnę. Sekunda, dobrze? Halo? Halo, Witek, to jest jakiś żart? A o czym mówisz? A co ty masz mnie za debila? Ja słyszałem, że ty jesteś perfidnym gnojem, ale ty to jest jakaś kpina, Witek. No uspokój się. Uspokój się i powiedz, o co ci chodzi. Witek, czy ty masz mnie za kretyna? W sumie trochę tak. Jasna cholera, Witek. Tak, Adamie? Jesteś powalony! A, daj. Czego chcesz? Ty zdajesz sobie sprawę z tego, co chciałeś zrobić? Nie. Nie mam pojęcia, o czym ty mówisz. Ty grasz w filmie.
Nie wierzę, Witek. Adaś, rozejrzyj się. Tu jest życie. Ty w to uwierzyłeś. Ludzie mają uczucia. Tak jak ty. Ja się nie mogę, naprawdę. Ale o czym ty mówisz, Witek? Boli cię. Czujesz się głupio. Ty jesteś sadystą, rozumiesz? A ty? Co ty chciałeś zrobić, co? A? Witek, ty nie masz bladego pojęcia, co ja teraz przeżywam. Mam ci to tłumaczyć jak dziecku. Codziennie ładujesz ludziom do głowy wymyślone newsy. Bo taka jest telewizja. Podkręcasz się na zlecenie szefa, tak? Witek, to są informacje dla mas. Nikt myślący w to nie wierzy. Nie, idioto. To działa tak samo jak mój głupi żart. Ja naprawdę, Adaś, ja nie mogę jaśniej. Ale w końcu to zrozumiesz. Sprzedajesz kłamstwo. Bez względu na wszystko. Liczy się tylko przelew od szefa. Opowiadasz o śmierci w przeliczeniu, tak? W przeliczeniu na oglądalność. Nie interesuje cię nic, tylko kasa. Ty wiesz, dlaczego ludzie oglądają wiadomości? Bo nie są pewni jutra. A ty im wciskasz kit i myślisz tylko o stanie konta. Tak to wygląda. No i co? Powiedz, że nie. No proszę cię, powiedz, że nie, Adaś. Halo, mamo? Tak. Przepraszam cię. Nie radzę sobie, nie chciałem ci tego powiedzieć. Ja rozumiem. Bo ją kocham. Tę kochankę? Nie. Edytę. Nie wiem, czy wiesz, o czym mówisz. Teraz to zrozumiałem dopiero. Co? Ja nie chcę tego stracić. To nie jest miłosierdzie. Ale ja czuję, że ją kocham. Adam, to nie jest kwestia tylko tego, co ty czujesz. Mamo, nie komplikuj. No, czyli co? Chcesz poświęcić nagle karierę dla rodziny? Nie. To można jakoś połączyć. Ja wiem. Jeszcze nie wiem, jak to zrobić, ale... Ale po prostu wiem, że tak jak jest teraz, dłużej być nie może. No to na co czekasz? No. Bo ja nie jestem dla niej dobry, mamo. Ona nie zasługuje na taką szmatę jak ja. Nie mów tak. Nie wolno ci tak mówić. I pamiętaj, że kij ma zawsze dwa końce, dziecko. Ważne, żebyś znalazł w sobie siłę i szedł dalej, rozumiesz? Dzieci nie mogą wychowywać się bez ojca. Akurat tego jestem pewna. Aż tak ze mną źle? Pokłóćcie się z Edytką i pomyślimy, dobrze? Mamo, ona mi tego nie wybaczy. Ale jak będziesz dla niej dobry, to zapomnij.
Może nie od razu, ale zapomnij, to ci gwarantuję. A ja się pomodlę za was. Dziękuję. No, dzwoń do niej. Dobra. Adam, ty ciągle mówisz nie tylko o sobie. Nie wolno ci tak mówić. Gdzie jesteś? Jak będziesz dla niej widzisz, dobry, kochanie, pamiętaj, że kina zawsze zakończy dziecko. Ty ciągle mówisz tylko o sobie. Nie przerywaj mi! Słyszałam dalej, rozumiesz? Z tą lafiryndą, jak jechałeś na trening. A ja się pomodlę. A swoją drogą, wielki kurwa, dziadneczego. Niech się dowiedzą, jak ich ojciec się kurwi. Dzieci mogą wychowywać się bez ojca. Kochanie, nie przerywaj mi! No kurwa. Coś ty kur... Trafiony, zatopiony. Co on coś ty zrobił? Kurwa. Ty, no taka szyba, no. Coś ty narobił. Daj mi jego Adasie. Co ty zrobiłeś, człowiek? Dawaj, młody, dawaj mi jego Adasie. To była najlepsza szyba, no co ty z moim BMW zrobiłeś? Za tę szybę, ty. Jakie będę teraz... Młody, dawaj te buty, będą na nową szybę, no kurde. Patrz. Ale ideolo, ty. No ideolo, ale na szybę ideolo zamienimy, co? Noż, łazem. Dawaj go na buty, młody. Yeah. Młody. Słyszysz? Młody. Na ulicy? Odzyw, jest tak, nikt jaka nie będzie głaskał. Słyszysz, matka ci dupy nie podetrze. Pokaż, na co ci stać. Młody. No dawaj, słyszysz, młody? Kurwa, jak ja wyjdę, to go zatłukę przecież, no! Dawaj, młody, no. Dawaj, młody, no! Młody! No, kurwa, zabiję go! Zajebię cię, kurwa! Ty przeklinasz, a nawet umiesz! Dawaj, młody, nie! Kurwa, zdziwisz! Co to jest? Ubrudził mnie, co to jest? Młody, no! Telefon! Jak to miało być? Młody, no! A ty leż, słyszysz? Nie, no mogę! Mogę za tą szybę? Dawaj, no ja dawaj. Ja się tłumaczyłem. Z frajerami jak się postępuje? Co z samochodem jest, no? I frajera nie możesz uderzyć? Nie możesz frajera uderzyć? Wstaje? To był lejko, kurwa, no. Pat, ustaw go sobie. To frajer jest, no. Co z samochodem zrobił? Żona dzwoni, odrzuć. Patrz na mnie, no. Widziałeś? Ustaw sobie go, zafraki go. Zafraki, morda, ręka i lej go, no. Na pewno widzisz? Masz jakąś dupę na boku, to sobie poczekam ej, trochę, ej, co? Ej! Ej! Ej, kurwa, patrz na mnie, no lej go teraz! Lej go! No to szybę, no! Lej go, młody, no! Dawaj! Ej, ty! Co to za dupa jest? O! O! To nie jest ten? Co to za młody dupa? Młody! Młody, no mówię, słuchaj się! No i co byś narobił? Ja jadę! Przepraszam. Ja jadę! Wy jak chcecie! Sorry! Ja jadę! To pomyłka, to nic osobistego, my przepraszamy. Dawaj, telefon, jedziemy! Telefon tu kładę. Dawaj, nic osobistego. Czekaj, ty! Dawaj! Thank you.
Halo? Jak dobrze cię słyszeć. Twój czas się skończył. Jak dzieci? Dobrze. Nagle cię to interesuje? Mogę porozmawiać z Zuzią? Córciu, tata chce pogadać. Tato? Cześć, kochanie. Tata znowu. Mama płacze. Bo... Tatuś, mama się dziwnie zachowuje, wiesz? Tata zrobił coś bardzo złego mamusi. I teraz musi ją przeprosić. Ale pomożesz mi? Idź do mamusi i ją przytulę.